Ja nie wiem, czy ja dzisiaj bym to zrobiła. Ja nie wiem, jak ja w ogóle, jak to się udało. Znaczy, tak trochę pół żartem, pół serio o tym mówię, ale no, faktycznie odwaga to jest coś, co jest potrzebne. Odwaga i takie przekonanie, że to, co się robi, ma sens. Bo to przekonanie pomaga nam w tej odwadze trwać i dzięki temu mamy cierpliwość też, żeby na efekty naszej pracy czekać. Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Fajnie, że jesteś. Dziś będzie o spełnianiu marzeń i sprzedaży przeżyć. Porozmawiam z Asią Borucką z Katalogu Marzeń, czyli sklepu internetowego, który zamiast produktów sprzedaje vouchery na przeżycia. Zamiast kupować na prezent kolejny kubek lub skarpetki. Sama kupuję skarpetki, ale okej. Możemy sprezentować jakąś atrakcję, która zostanie w pamięci na długo. Na przykład jakiś lot paralotnią czy offroad. A jeżeli jest to zbyt ekstremalne, dla mnie na przykład jest, można u Asi znaleźć także kolację w ciemności czy masaż spa. Z drugiej strony możesz spełnić także swoje marzenia lub przełamać jakieś lęki i ograniczenia. Z Asią znamy się już od kilku lat, zawodowo i prywatnie. Ostatnio nasza współpraca mocno się zacieśniła, a ja można powiedzieć, że dołączyłam do zespołu Katalogu Marzeń i ogarniam content marketing. Ale spokojnie, spokojnie, wciąż możesz się do mnie zgłosić, jeśli potrzebujesz pomocy. Razem coś możemy fajnego stworzyć. No nic, ale nie przedłużam, bo zaraz popłynę z autopromocją. Miłego słuchania. Cześć Asiu, dziękuję, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną. Powiedz w kilku zdaniach o sobie i o tym, czym się zajmujesz. To ja Ci dziękuję bardzo serdecznie za to, że mnie zaprosiłaś do tej rozmowy. Zacznę tak niestandardowo, bo powiem, że jedną z tych, która mnie określa, to jest to, że lubię liczby. Wszyscy, którzy ze mną współpracują, dobrze o tym wiedzą. Tak, faktycznie, no pamiętam. No dokładnie. Jest taka jedna szczególnie przeze mnie ulubiona liczba, to jest trójka. Już wyjaśniam dlaczego. No niestety w moim wieku nie ma już trójki z przodu. Pewnie no, się pojawi, myślę, że niejednokrotnie z tyłu, no, ale z przodu to już nie ten czas. Za to mam trójkę dzieci. W swojej karierze zawodowej zdążyłam popracować w trzech różnych korporacjach i jestem założycielką czy współzałożycielką trzech różnych firm. Na dzień dzisiejszy firma, która mnie najsilniej angażuje, to Katalog Marzeń, w którym oferujemy prezenty w formie przeżyć. Czyli trzy biznes. Wow, to powiem ci teraz, że mnie zaskoczyłaś, bo przecież znamy się już tak długo, a ja teraz się dowiaduję takich rzeczy. Ale o liczbach tak, faktycznie przypominam sobie. No ale to dobrze, że są osoby, które są lepsze ode mnie w liczby. To już jakoś tak od zawsze tak było i pewnie tak też zostanie. A katalog marzeń, czyli spełniasz marzenia, tak? Skąd taki pomysł na biznes? W ogóle powiedz, czym jest ten katalog marzeń i czym się zajmujecie? Dokładnie tak, spełniamy marzenia, a tak a propos liczb, to mówiąc bardzo precyzyjnie, w tej chwili jesteśmy w stanie spełnić 1061 marzeń. Sprawdziłam to przed naszą rozmową. Tyle właśnie rodzajów voucherów mamy w ofercie. Voucherów, bo de facto to, co oferujemy, to są vouchery na różnego rodzaju atrakcje. Bardzo różne. Loty szybowcem, skoki spadochronowe, czyli takie rzeczy kojarzące się z adrenaliną. Takie mega relaksujące vouchery, czyli masaż gorącymi kamieniami, popołudnie w spa i takie rzeczy sportowe, nauka jazdy konnej, jazda szybkimi samochodami, paintball. No, 1061, więc mogłabym wymieniać naprawdę długo. Ale zapytałaś, skąd pomysł na taki biznes? Pomysł narodził się w 2008 roku, chwilę po urodzeniu się Marcela, mojego drugiego dziecka. To był czas, kiedy zawodowo byłam związana z korporacją, z konsultingiem.
czyli pracowałam naprawdę bardzo intensywnie. W momencie, kiedy urodził się Marcel, nastąpiło coś, co było inne. To była taka nowa rzeczywistość dla mnie. I tutaj nie mówię o dziecku, bo Marcel już właśnie był drugim dzieckiem, więc to nie było takie nowe. Ale nowe było to, że miałam dużo wolnego czasu. Bo wcześniej właśnie już z Martą i pracując w konsultingu, no było tak, że po powrocie do domu to właściwie troszkę czasu dla Marty i sen. A w momencie, kiedy pojawił się Marcel, no to byłam na urlopie macierzyńskim. Miałam dużo czasu, żeby, może nie powinnam się do tego przyznawać, ale powiem, oglądać telewizję, przeglądać różne strony w internecie. No i właśnie któregoś dnia, tak sobie klikając na różne linki, natknęłam się na taki biznes, właśnie spełnianie marzeń, prezenty w formie przeżyć za granicą. Pomyślałam sobie, że to jest super sprawa, że nie znam takiego biznesu w Polsce. No i tak zabrzmiało to bardzo ciekawie, zaintrygowało mnie. Oczywiście w pierwszym kroku zaczęłam szukać, czy już tego typu firmy istnieją w Polsce. Niestety faktycznie istniały, przy czym było ich na tyle mało i na tak wczesnym etapie rozwoju, że doszłam do wniosku, że wciąż jest miejsce dla kolejnej firmy. Ale zaraz, to ile lat temu to było, jeżeli możesz powiedzieć? No 10. Będąc precyzyjną, to 9,5, bo ten pomysł to tak powstał w październiku, listopadzie 2008 roku. Aha, bo ja przyznam szczerze, że tak od niedawna obserwuję taki trend, że mamy przesyt rzeczy, idziemy tam w stronę minimalizmu i chcemy kupować tak przeżycia. Jak widzę, tak, znajomi też już nie chcą na urodziny jakichś tam książek czy jakichś gadżetów, tylko właśnie wolą jakiś voucher. I skąd myślisz, że skąd taki trend? Dlatego, że właśnie już mamy wszystko i wszystko jest tak dostępne, że jesteśmy zmęczeni? Myślę, że ten trend jest bardzo mocno związany z momentem rozwoju naszego kraju. Jest to związane z transformacją systemową Polski. I ja mam na tyle dużo lat, że bardzo dobrze pamiętam lata 90., kiedy bardzo nadganialiśmy Zachód konsumpcyjnie, że fakt, że można było kupić koszulkę w takim kolorze, w którym chcemy, czy w takim fasonie, w którym chcemy, to było coś zupełnie niezwykłego. Więc kupowaliśmy ubrania, kupowaliśmy samochody, kupowaliśmy zmywarki, mieszkania. Teraz już to wszystko mamy. Teraz jest wręcz taki moment właśnie przesytu, tak, że nawet bym powiedziała, że wszystkiego jest za dużo, bo w momencie, kiedy idziemy do supermarketu i na półce jest 10 rodzajów jogurtów naturalnych, no to już wyzwaniem zaczyna być podjęcie takiej decyzji, co konkretnie kupić. Więc od tej strony takiej konsumpcyjnej posiadania dogoniliśmy tak zwany Zachód, zaspokoiliśmy te potrzeby z pierwszych poziomów piramidy Maslowa. W związku z tym coraz istotniejsze jest dla nas to, żeby być i doświadczać, a nie mieć czy konsumować. To wpisuje się też w popularność właśnie ruchów minimalistycznych czy zero waste, które myślę, że po części są związane w dużej części właśnie z tym, że już mamy bardzo dużo przedmiotów rzeczy, ale też są związane z tym, że ludzie coraz bardziej troszczą się o środowisko i mają taką większą świadomość, że kolejna rzecz nie jest może tym, co jest nam potrzebne, czy warto w to inwestować. I to się przekłada także na prezenty, czyli zamiast kupowania kolejnego t-shirta, perfum czy jakichś gadżetów, kupujemy vouchery na przeżycia. Dużo masz konkurencję? Jak to wygląda? Trudna jest to branża, jeżeli chodzi o sprzedaż internetową? Bo ogólnie sprzedaż internetowa jest jeszcze wciąż nadal niestety trudna. Nie ma takiego dużego zaufania do tego. A jak to jest właśnie w przypadku sprzedawania przeżyć? No bo tak to można nazwać. Dokładnie. Słusznie to podkreślasz, że to są przeżycia, bo to jest to, co my sprzedajemy, to jest de facto obietnica zrealizowania czegoś w przyszłości. Więc standardowo, jak ktoś dostaje perfumy, koszulkę, buty, to może zweryfikować, czy ten przedmiot spełnia jego oczekiwania. Jeśli nie, to może go odesłać. A to, co my sprzedajemy, to jest koniec końców usługa, coś niematerialnego. Więc przed realizacją tej usługi nie ma możliwości, żeby faktycznie ją zweryfikować. Nie myślałam o sprzedaży internetowej w tym kontekście, ale swoim pytaniem uświadomiłaś mi, że to jest takie dodatkowe wyzwanie, z którym się mierzymy. Jeśli chodzi o konkurencję na naszym rynku, to takich firm działających w podobnym modelu do katalogu marzeń
Jest około 10, a było ich nawet więcej, bo w ostatnich latach z rynku zniknęło około 5 tego typu firm. To pokazuje, że ta branża faktycznie no, jest mocno konkurencyjna. Ja myślę, że z tych 10 firm, które dziś działają, też nie wszystkie przetrwają. Przyglądamy się, jak branża prezentów przeżyć rozwija się na rynkach Europy Zachodniej i w większości krajów jest tak od 4 do 7 firm. Myślę, że u nas z czasem będzie właśnie podobnie, przy czym mam bardzo dużą wiarę i przeświadczenie, że katalog marzeń absolutnie będzie wśród tych firm, co więcej będzie w czołówce tych firm. No oczywiście, musi być. Dokładnie, musi być. Żadnej innej myśli w ogóle nie dopuszczamy do siebie. Nie, nie ma innej opcji. Ja nawet na to nie pozwolę. Ale to jest jeszcze w ogóle miejsce dla nowych sklepów, no bo 10 na jedną branżę, która w sumie musi edukować trochę ludzi jeszcze, żeby też kupowali przeżycia, no bo wiadomo, część ludzi wie o tym, ma już dosyć, no ale część jeszcze wciąż idzie w garnki i łyżeczki i skarpetki. No i czy jest jeszcze miejsce dla tego typu sklepów? Ja jestem przekonana, że nie, że na polskim rynku nie ma już miejsca na nowe firmy, nowe serwisy oferujące prezenty przeżycia. Przed chwilką mówiłyśmy o tym, że jest około 10 firm na rynku. Tak. To jest duża liczba, biorąc pod uwagę jednak wciąż ograniczoną wielkość branży, rozumianą jako liczbę prezentów przeżyć kupowanych w Polsce w skali roku. To jest jeden aspekt. Drugi jest taki, że zdecydowana większość firm działających na tym rynku gros swoich przychodów ma ze sprzedaży internetowej, która jest generowana dzięki pozycji w Google, dzięki reklamom AdWordsowym. I teraz przebić się, być wyżej niż te firmy, które już dzisiaj funkcjonują, wiązałoby się z tak wysokim kosztem, że te inwestycje na marketing sprawiłyby, że otworzenie nowej firmy po prostu byłoby nieopłacalne. Bo ja widziałam, że chyba dwie firmy mają też swoją sprzedaż, punkty offline'owe, prawda? Jak myślisz, co jest przyczyną, że otwierają? To jest po prostu jakiś krok dalszy, czy to jest związane, że faktycznie przez internet jest to trudniejsze? Faktycznie nawet 3 firmy mają sieć sprzedaży fizyczną, głównie w postaci punktów sprzedażowych w galeriach handlowych. Myślę, że to jest związane z ich ambicjami, związanymi z tempem wzrostu. Może jest to związane z ich trudnością w zwiększaniu sprzedaży przez internet. No, takiej wiedzy z wewnątrz tych firm nie posiadam, więc to są moje domysły. My się świadomie nie zdecydowaliśmy na sprzedaż w galeriach handlowych, co nie przeszkadza nam w rośnięciu w tempie 40-50% rok do roku. Wow. Więc wciąż to jest naprawdę szybkie tempo wzrostu. Ja bym jeszcze dodała, że brak fizycznej sieci sprzedaży nie jest dla nas barierą w rozwoju, tylko wręcz odwrotnie. Tak przewrotnie powiem, że fakt, że sprzedajemy tylko przez internet, pozwala nam skupić się na działaniach marketingowych, promocyjnych właśnie w tym segmencie i dzięki temu tak bardzo racjonalnie i w sposób ukierunkowany prowadzimy te działania i one są po prostu efektywne. Okej, okay. No wiecie, w jakim kierunku idziecie, nie rozdrabniacie się na kilka kanałów, to tak w Esencjaliście, książkę, która faktycznie mocno poprzewracała w moim życiu, tam jest właśnie, żeby się skupić na czymś jednym i tak w tym faktycznie osiągnąć już jakiś sukces, żeby taki już czuć to spełnienie i być może wtedy pomyśleć o czymś drugim, ale nie tak, żeby też właśnie rozdrabniać się na kilka kanałów, tylko czuć tą jedną rzecz. Pamiętam, że mówiłaś kiedyś, że zakładałaś katalog marzeń z koleżanką, która po jakimś czasie tam wybrała właśnie inną ścieżkę kariery, a nie bałaś się zostać sama, bo ja na przykład nie wyobrażam sobie, że ja teraz zatrudniam ludzi i rozbijam swój biznes. Dla mnie to wymaga niesamowitej odwagi i takiego samozaparcia. Jak to u ciebie było? Nie bałaś się? To było tak, że sam pomysł na katalog marzeń zakiełkował w mojej głowie, ale od razu, bardzo się lubiąc z Anią, zaprosiłam Anię do współpracy i katalog rozwijałyśmy wspólnie, w pełni po partnersku. No w którymś momencie, konkretnie w 2014 roku, nasze drogi się rozeszły. Tak po prostu bywa w biznesie, że się rozchodzą drogi ludzi.
I to był dla mnie trudny czas, bo mi zależało na tym, żeby katalog rozwijać i prowadzić właśnie we współpracy z kimś, bo myślę, że po prostu jest łatwiej, jeśli możemy czasem z naszym takim równorzędnym partnerem odbić myśli, po prostu przegadać coś, wspólnie ocenić za i przeciw dla różnych rozwiązań, czy czasem się po prostu wyżalić. To jest naprawdę potrzebne i to było dużą wartością dla mnie w tym czasie, kiedy wspólnie za nią prowadziłyśmy katalog. No ale w tym momencie, w którym byłyśmy, po prostu no, nie było innej opcji. Tak. No, zostałam sama jako właścicielka katalogu marzeń i musiałam sobie z tym poradzić. Zawsze jest opcja sprzedaży biznesu, tak? Ale to była taka opcja teoretyczna w sensie, że no, jestem naprawdę bardzo mocno przywiązana do katalogu, wierzę w tą ideę prezentów przeżyć i w sam katalog marzeń, że po prostu podjęłam to wyzwanie. Jasne, że ma to swoje ciemne strony, bo przyznam, że od początku tak sobie teraz próbuję odtworzyć, jak to było, ale tak, myślę, że nie kłamię, absolutnie nie kłamię, mówiąc, że od momentu uruchomienia katalogu marzeń nie byłam na żadnym urlopie bez komputera. Pewnie co więcej, może zdarzył mi się jeden dzień, kiedy ja się nie logowałam na firmową pocztę albo do naszego serwisu, żeby sprawdzić wyniki sprzedaży. Tak to wygląda. Jest po prostu biznes jest wtedy tak nierozerwalną częścią życia, że no jest non-stop obecny w życiu. Więc to jest no, ten jeden aspekt prowadzenia biznesu w pojedynkę, a ten drugi no, jest związany z tym, o czym mówiłam przed chwilką, że są różne dylematy, z którymi trzeba sobie radzić samodzielnie. Oczywiście, że można się radzić znajomych, przyjaciół i innych osób prowadzących biznesy, ale koniec końców te wszystkie decyzje są podejmowane samodzielnie i to trochę paradoksalnie może można byłoby pomyśleć, że samodzielnie to szybciej, prawda? Bo nie trzeba konsultować i to powinno być łatwiejsze, ale dla mnie to jest trudniejsze, bo ja wtedy czuję taką większą odpowiedzialność i czuję, że muszę spojrzeć na dane wyzwanie z 10 różnych stron, żeby mieć takie przeświadczenie, że ta decyzja jest dobra. Ja się nie nadaję do prowadzenia własnej firmy. Znaczy nie dłużej, tak? Bo ja jestem analitykiem, ale nie analitykiem, że z liczbami, tylko mam coś takiego, że zanim podejmę decyzję, to ja 10 tysięcy razy obejrzę jedno opakowanie chusteczek, czy tam serka wiejskiego, czy on jest na pewno okej, tak? Więc u mnie z podejmowaniem decyzji takich bardzo nawet prostych jest problem. Stąd ja myślę, że dlatego się boję, ale to, co mówisz, że można się poradzić i właśnie podejmowanie decyzji coraz popularniejsze, przynajmniej w tym, nie wiem, tym środowisku, w którym ja się obracam, są tak zwane mastermindy, czyli ludzie z różnych zupełnie może nawet branż, robiący różne rzeczy, spotykają się co jakiś czas i mają do siebie oczywiście zaufanie i mówią o swoich pomysłach i te osoby, które nie są tak emocjonalnie zaangażowane w dany projekt tej osoby, potrafią spojrzeć z zewnątrz, prawda? I doradzić, powiedzieć, co oni myślą o tym pomyśle, jakie widzą, załóżmy, problemy, jakie też widzą możliwości. Dzięki temu po prostu mamy takie drugie spojrzenie, nie? Bo wiesz, jak pytasz, załóżmy, męża czy, nie wiem, kogoś z rodziny, no to jednak ta osoba jest emocjonalnie związana z daną rzeczą, nie? A tak jak masz zupełnie teoretycznie obce osoby, no bo znasz je, musisz im ufać, bo mówisz, zdradzasz swoje pomysły, ale właśnie tak sobie osoby, które właśnie prowadzą własny biznes, radzą, tak, nie wiem, te mastermindy ostatnio jakieś takie są popularne, wszędzie o nich słyszę. Tak, hasło mastermind słyszałam i też wiem, że jest praktykowane w różnych formułach, w sensie, że nie tylko spotkania fizyczne, ale też online'owo. Ja faktycznie mam takie grono osób, z którymi spotykamy się w teorii raz na miesiąc. W praktyce wypada to rzadziej, a dodatkowo ja nie jestem na każdym spotkaniu, więc tak naprawdę jest to kilka razy w ciągu roku. Jest to bardzo fajna inicjatywa i faktycznie możliwość przegadania różnych dylematów. No niemniej jednak z uwagi na to, że za rzadko ja bywam na tych spotkaniach, to właśnie koledzy, koleżanki, którzy są zaangażowani w te spotkania, no są na tyle daleko od katalogu, że żeby pomóc, no musiałabym pewnie dużo opowiadać o tym, czego dotyczy dane wyzwanie, dużo o kontekście tego wyzwania, o moich własnych przemyśleniach, a nie bardzo jest na to przestrzeń, taka po prostu czasowa,
No i jest to wsparcie, no ale absolutnie nie w takim wymiarze, w jakim po prostu partner w biznesie. No tak, tutaj ważne jest, żeby faktycznie te wszystkie osoby były jak najczęściej, żeby każdy był na bieżąco, bo to jednak się dynamicznie wszystko zmienia, jeżeli biznes się rozwija, a twój się rozwija, bo jak usłyszałam ostatnio, ilu masz pracowników, to mało się nie przekręciłam. Nie wiem, gdzie ja wtedy byłam, bo jak ostatni raz byłam u was w biurze, to było was kilka, a teraz to już jest około 20, prawda? Tak, 18 dokładnie. Nie wiem, gdzie ja byłam, ale faktycznie jakiś moment przegapiłam. A powiedz mi, czy zakładając właśnie już ten wasz biznes, czy jak ta Ania zrezygnowała z kontynuacji współpracy, to od razu zatrudniłaś pracownika, kiedy się na to odważyłaś albo potrzebowałaś? Czy pierwszy pracownik pojawił się właściwie od razu, jak firma została tak formalnie powołana do życia? Bo o tym jeszcze nie mówiłyśmy, ale ja zakładając katalog marzeń, no właśnie, byłam chwilkę po tym, jak urodziłam Marcela i ja wróciłam po urlopie macierzyńskim, wróciłam do pracy na etacie, a katalog założyłam i prowadziłyśmy go wspólnie z Anią po godzinach, bo Ania była w analogicznej sytuacji do mnie, czyli też z małym dzieckiem i też po urlopie macierzyńskim wróciła do pracy. Więc traktując poważnie nasze role zawodowe, nasze etaty, no, nie pracowałyśmy w godzinach pracy, tylko wieczorami, a wszelkie takie bieżące tematy, zadania, sprawy, z którymi trzeba było się zajmować, realizowali pracownicy, więc ten, na początku jedna osoba, no i później to tak powolutku rosło. Przybywało pewnie średnio po jednej osobie rocznie. 2015 rok zamknęliśmy 7 osobami, w 2016 na koniec było 11, no a teraz jest nas właśnie już 18. I wracając do tego, o czym mówiłam o korporacji, ja tak na dobre z korporacją, to rozstałam się w 2013 roku. Także te pierwsze 4 lata, bo pomysł katalogu zakiełkował w 2018, a firma została formalnie powołana do życia w 2019, więc te 4 lata od 2019 do 2013 to ja łączyłam i Ania również prowadzenie firmy z pracą na etacie i dlatego pracownicy byli dla nas no, niezbędni po prostu, żeby się udało. No to faktycznie niesamowicie sobie to ogarnęłaś, ale to dużo mieliście już od początku, czy na początku po prostu to się wszystko tak, że pierwszy pracownik, później to się wszystko zaczęło rozwijać i kolejny, czy od razu już po prostu była taka potrzeba kilku pracowników, no bo wiadomo, każdy biznes jest inny i jak to w waszym przypadku wyglądało? Powolutku bardzo. Właśnie na start była ta jedna osoba i próbuję sobie teraz przypomnieć, przyznam, że nie mam tego jakoś zanotowanego, ale wydaje mi się, że z tą jedną osobą chyba do połowy 2011 roku, chyba tak, chyba to była jedna osoba. Później doszła druga, w 2011 to na pewno druga, w 2012 pewnie trzecia, może czwarta, nie pamiętam. No i tak między tym 2012 a 2015 doszliśmy do tych 7 osób. No a teraz 18, no. Tak. To też jest wyzwanie dla mnie, bo ja pracując w korporacji zawsze pracowałam w takich rolach projektowych, więc miałam doświadczenie związane z zarządzaniem zespołem, ale bardziej z zespołem projektowym, a to jest jednak coś innego niż zarządzanie zespołem takim operacyjnym. To mieścicie się w tym waszym biurze? Mieścimy się jak najbardziej, przy czym stosujemy elastyczne podejście do pracy. Mówię o tym w tym sensie, że 2 osoby pracują na stałe zdalnie, w ogóle nie mieszkają w Warszawie, więc inaczej ta współpraca po prostu nie mogłaby funkcjonować. Są osoby, które mieszkają w Warszawie, ale z różnych względów właśnie też pracują zdalnie, bywając w biurze raz w tygodniu. Tak, zdecydowana większość pracuje w biurze. Dajemy radę jeszcze, chociaż jeśli będziemy rosnąć w takim tempie, tak kto wie, czy w przyszłym roku, tak, ta powierzchnia nam wystarczy. No. Życzę tego, życzę, bo to będzie na plus na pewno. Dobrze, no to zespół się rozwija, biznes się rozwija, a jakie podejmujecie działania, aby dotrzeć do nowych klientów? No tutaj nie powiem chyba nic bardzo zaskakującego, bo prowadząc biznes, który opiera swoją sprzedaż na sprzedaży internetowej, to prowadzimy te działania podstawowe, standardowe przede wszystkim, czyli pozycjonowanie, reklama AdWordsowa,
prowadzenie profili w mediach społecznościowych i reklama na tych mediach społecznościowych. I to jest taka absolutna podstawa. Oczywiście poza tym już bardziej okazjonalnie w różnych momentach roku, kiedy są takie okazje prezentowe, jak chociażby święta czy Dzień Chłopaka, Dzień Mamy, posiłkujemy się też reklamą nawet w mediach tradycyjnych, chociażby tramwajem. W zeszłym roku przed świętami nasze spoty można było oglądać i w tramwajach, i w autobusach warszawskich. I one były całkiem widoczne, bo od kilkorga znajomych dostawałam SMS-y czy jakieś powiadomienia na Messengerze, że o, właśnie jadę tramwajem i tutaj widzę katalog marzeń, także było to bardzo sympatyczne. Tego typu działania też podejmujemy. Współpracujemy z blogerami, ale to nie jest jakaś ogromna skala, blogerami czy szerzej influencerami. A czymś takim zupełnie odmiennym, czego no nie robi nikt i to jest coś, z czego jestem naprawdę bardzo dumna, to jest akcja Chcę to przeżyć, którą w tym roku prowadzimy już po raz drugi. Kojarzę, no. A powiedz coś więcej o tej akcji jeszcze. To jest taka formuła, różnie to można nazwać, marketingu ambasadorskiego. Ale powiem może od początku, tak, o genezie tej akcji, bo od dawna chodziło nam po głowie, co tutaj zrobić, żeby zrobić coś takiego niestandardowego z jednej strony, z drugiej strony, żeby to miało taką jakąś konkretną skalę działania, z trzeciej strony, żeby to było po prostu coś fajnego, tak, żeby to wnosiło jakąś taką pozytywną wartość. I żeby to nie było tak, że my wydajemy pieniądze na reklamę i korzysta z tego Google, Facebook albo jakiś inny duży koncern medialny. No i wymyśliliśmy akcję Chcę to przeżyć, polegającą na tym, że na początku zapraszamy uczestników do tego, żeby się zapisywali do akcji. Ale po co oni się mają zapisywać? Tak? Mają się zapisywać po to, żeby spełniać swoje marzenia. Oczywiście wszystkich absolutnie marzeń nie spełnimy. Na razie jeszcze, może zobaczymy jak to w przyszłości. Więc z osób, które się zapisują do akcji, wybieramy uczestników. W zeszłym roku to był pilotaż, więc to była skala 100 osób. W tym roku już odważyliśmy się na dużo większą skalę i zaprosiliśmy do akcji 600 osób. I jakie zadanie stawiamy przed tymi osobami? Każdy z uczestników akcji dostaje od nas voucher na realizację marzenia. Dajemy możliwość wyboru spośród, w zależności od lokalizacji, to jest tak od 5 do 10 różnych atrakcji i spośród tych atrakcji każdy wybiera to, co jemu pasuje najbardziej. W tym roku właśnie w tym pierwszym etapie to były kajaki, gokarty, strzelanie, konie, wirtualna rzeczywistość i jeszcze kilka innych. Także były i takie bardziej z adrenaliną i też spokojniejsze. I po zrealizowaniu tego vouchera, przeżyciu atrakcji, zachęcaliśmy uczestników akcji do tego, żeby się dzielili w swoich mediach społecznościowych informacją o tym, że właśnie byli na gokartach, nauczyli się jeździć konno, wakeboarding były też chyba parki linowe, więc powstało cała masa super fajnych relacji, w których byliśmy oznaczani i my jako akcja Chcę to przeżyć i również my jako katalog marzeń. Także nasi partnerzy, którzy nas wspierają w realizacji tej akcji. Partnerzy, czyli firmy, u których te przeróżne atrakcje się realizuje. To, co dla mnie było niesamowite, to, że w tych relacjach z akcji cała masa ludzi po prostu dziękowała nam za to, że my ich zmotywowaliśmy do tego, żeby po prostu ruszyli się z kanapy, tak, żeby w końcu zrobili coś dla siebie, żeby zrealizowali swoje marzenia z dzieciństwa. Pamiętam jeden taki konkretny post, gdzie dziewczyna pisała o tym, że od dawna marzyła o tym, żeby się nauczyć jazdy konnej, że kocha konie, ale nigdy z różnych względów nie odważyła się, nie zebrała do tego, żeby wybrać się na lekcję jazdy konnej, a my ją do tego zmotywowaliśmy. To podaję jako przykład, bo takich postów była naprawdę cała masa. I co dalej? Spośród tych wszystkich relacji wybraliśmy uczestników kolejnego etapu. No, tu już niestety jest mniejsza liczba, ale wciąż dużo, bo około 250 osób wybraliśmy do kolejnego etapu.
gdzie są nowe atrakcje do zrealizowania. Off-road, lot paralotnią, jazda quadem. No i znowu, właśnie koło 5-10 atrakcji jest do wyboru w różnych lokalizacjach. I tutaj schemat jest podobny. Też zapraszamy do tego, żeby relacja z realizacji danego marzenia była zamieszczona w mediach społecznościowych. I spośród tych relacji będziemy wybierać uczestników do wielkiego finału, w którym będzie możliwość zrealizowania skoku spadochronowego i lotu balonem, bo O to są nie. takie dwa najbardziej pożądane. No i też mało dostępne atrakcje w sensie finansowym, bo one po prostu są już dosyć kosztowne. A my dajemy taką możliwość, żeby te swoje marzenia zrealizować kompletnie za darmo. Będą też inne atrakcje, ale mamy świadomość, że większość osób wybierze właśnie sok spadochronowy. I jeszcze co więcej, bo to jest finał, a zwycięzca finału w nagrodę otrzyma roczny abonament na spełnienie marzeń. Tak to fajnie nazwaliśmy. To jest po prostu konkretna kwota do wydania w katalogu marzeń w ciągu kolejnego roku. Wiesz co, ja wiesz, że ja jak słyszę o jakichś skokach spadochronowych albo innych jakichś tego typu atrakcjach, to aż się trzęsę, więc podziwiam Twoich klientów i Was, bo też widziałam, że robicie różne dziwne rzeczy, jakieś sporty ekstremalne. Ja to zupełnie, ja się boję po prostu. Nie wiem, czy kiedykolwiek się przekonam. Raz byłam ze swoją klientką, ona robiła imprezę integracyjną i na gokarty nas zabrała. Nie pytaj, kto jechał najwolniej, z kogo się naśmiewali. Dwie byłyśmy z koleżanką. Jechałyśmy po prawej stronie, wolniutko, wszyscy nas wymijali, ale później nas chwalili, że my się nie pchałyśmy na środek, tylko sobie spokojnie, tak? Dokładnie. Nie, ale to było naprawdę. I to jest śmieszne, że koleżanka, która na co dzień jeździ samochodem, nie? I teoretycznie się nie boi, bo ja okej, nie jeżdżę samochodem i mogłam spanikować, nie? Jak tam wiesz, na tych gokartach tam szybko zasuwali się, obijali o te opony, ale no ona też, więc troszeczkę się podbudowałam, że ja nie jestem tylko taka strachliwa. No ale o właśnie, to powiedz, lepiej się sprzedają właśnie tego typu jakieś ekstremalne sporty, czy właśnie jakieś skoki, czy loty balonem, czy jakieś szczelanki, no na szczelnicy, tak tam nikt się nie zabija, ale czy raczej jakieś takie spokojne, bo wiem, że tam macie spa, jakieś masaże, też restauracje, prawda, kolacje. Powiedziałabym, że nasz biznes to jest taki klasyczny długi ogon, w tym sensie, że nie ma takiego jednego absolutnie wybijającego się marzenia, które sprzedaje się najczęściej, ale oczywiście no, top 10 jest, można wyodrębnić. Przy czym top 10, tutaj sobie policzę, to jest tak mniej więcej 1/4 naszej całej sprzedaży. I co jest w tym top 10? Jest bardzo dużo lotniczych atrakcji. Tam są i szybowce, i paralotnia, loty widokowe, więc już mamy trzy pozycje zajęte. Mamy offroad, czyli jazda samochodami 4x4. Mamy strzelanie i tutaj A też. poczekaj, poczekaj, co to jest ten offroad z samochodami 4x4? Ja nie rozumiem. Spoko, masz prawo, nie masz prawa jazdy, także możesz nie rozumieć. To jest jazda samochodami typu Jeep, Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser, czyli samochodami offroadowymi, przeprawowymi, które są przystosowane do takiego wymagającego terenu. To może być błoto, to są strome podjazdy, zjazdy, las, piach, to trudny generalnie teren. I właśnie offroad w naszym wydaniu to najczęściej jest godzina jazdy takim samochodem. Czasem to jest po specjalnie przygotowanym takim zamkniętym torze. A czasem to jest terenie, w sensie na przykład stare wyrobisko piachu, czy nawet teren leśny, oczywiście w pełni respektując kwestie formalne, w sensie jazda jest tam, gdzie faktycznie można To też nie dla jeździć. mnie, nie. Ale przerwałam ci, przepraszam. No właśnie, z tych najpopularniejszych, to byłaś przy tym offroadzie i. Tak, już mówię dalej, ale może cię przekonamy, bo ja myślę, że trzeba się przełamywać i właśnie duża część naszej oferty to nie jest tak, że ludzie mają taki duży komfort właśnie skacząc ze spadochronem, tylko robią to po to, żeby się przełamać, bo ta satysfakcja z takiego przełamania się jest po prostu tak niesamowita. Za chwilkę opowiem o moim własnym takim przełamaniu się, ale to wróćmy do tego top 10. Więc mamy tam jeszcze strzelnicę, mamy wieczór w Teatrze dla Dwojga, degustację piwa.
Więc wieczór w teatrze to jest właśnie coś takiego najspokojniejszego z tego top 10. Jeszcze jest kolacja we dwoje, coś takiego no, ultra spokojnego, romantycznego. Są go karty właśnie i jest też escape room, pokoje zagadek. Aha, teatr, tak, dla mnie teatr. Ja się przełamuję, nie wiem, czytając jakąś książkę, to mi wystarcza takich atrakcji, adrenalinki. Nie wiem, jestem dziwną osobą, ale chociaż może skok na bungee. No, oj, skok na bungee. Ja bym miała pewne obawy. Na razie właśnie jeśli chodzi o skoki, to takim moim osobistym, największym tutaj wyczynem był skok w Kolibkach w Trójmieście u naszego partnera. Taki skok wahadłowy. Polegało to na tym, że było się oczywiście przypiętym do uprzęży, no i w pełni zabezpieczonym. Chodziło się na podest, on był chyba na wysokości 15 metrów, czy wysokość może była około 20 metrów. Trzeba było dać krok po prostu w przód, w przepaść i spadało się, ten lot swobodny to było takie 12 metrów. I no nie było to łatwe, ale w sytuacji, kiedy wokół mnie był cały zespół, bo to było w trakcie jednego z naszych wyjazdów firmowych, no to nie mogłam tego kroku w przód nie dać, więc no z dużym takim strachem, ale jednak ten krok dałam i to uczucie, to spadania, uczucie, a już w szczególności to uczucie, jak się potem stanęło obydwoma nogami na ziemi, mając świadomość, że przed chwilą człowiek się odważył na coś takiego, no to po prostu endorfiny szaleją i to jest coś wspaniałego. Niby chwila, moment, ale pamięta się to przez lata. A czym to się różni od skoku na bungee? Na bungee skacze się głową w dół i wysokość skoku, ten lot jest dużo, dużo dłuższy. Okay. I dla wielu osób, znaczy myślę, że dla mnie właśnie też taką troszkę no, barierą byłby ten fakt, że trzeba skoczyć głową w dół. Ale jest bardzo wielu amatorów tego typu skoków, no i ludzie się faktycznie odważają i wtedy endorfiny myślę, że też buzują ogromnie. A jeśli chodzi o go-karty, na go-karty siedziałam kilkukrotnie, to akurat u mnie budzi się taka mega adrenalina, jakiś demon prędkości i ja na go-kartach to, no nie wiem, czy daję czadu, no, ale to chyba można tak, tak powiedzieć. Tak, tak, naprawdę. Z go-karty to wierz bardzo mi, że lubię. Ja z tobą nie pójdę nigdy, bo właśnie takie osoby to dla mnie, okej, skok byłby okej, bo ja muszę jedną czynność zrobić, no już później lecę, nie? Nie mogę nic tego. A na go-kartach to jest jednak cały czas ten strach, że ktoś cię walnie i jedziesz i wiesz... I nie wiesz, cały czas przez ileś tam okrążeń, cały czas jest ta, jeżeli się boisz, tak, szybko jeździć, no nie masz tej wprawy, to faktycznie jakby musiała na przykład przejść po jakiejś linie, to też jest za długi czas na możliwość popełnienia błędu. A tam, gdzie faktycznie trzeba raz, to może bym się odważyła, ale testament bym najpierw spisała, chociaż po co testament komu? No, więc... To jest dla mnie naprawdę niesamowite, jak bardzo różnie ludzie reagują w różnych sytuacjach, bo przykładowo ja na strzelnicy miałam straszny dyskomfort, no i bardzo niekomfortowo czułam się strzelając do tarczy. Po prostu tak mi broń niedobrze leżała w rękach, w tym sensie, że bardzo źle się z tym czułam i to nie chodzi o jakiś strach, tylko właśnie mega dyskomfort. Za to inni z zespołu no, byli po prostu zachwyceni. I to a propos atrakcji z adrenaliną, ale są też bardzo różne reakcje w przypadku takich spokojniejszych atrakcji. Bo ostatnio byliśmy też na wyjściu firmowym w restauracji oferującej kolację w ciemności i ja się czułam rewelacyjnie. Mi po prostu w tej ciemności było tak dobrze. To ograniczenie liczby bodźców, światła i w ogóle wszystkiego, co widać, no spowodowało, że ja czułam taki relaks wewnętrzny. A były osoby, które czuły się bardzo spięte i im było bardzo niedobrze. Więc dla mnie fascynujące jest to, właśnie jak różnie ludzie reagują i też fajne jest poznawać samego siebie i doświadczać tego, jak się samemu reaguje w różnych sytuacjach. Tak. A powiedz mi, bo ta kolacja w ciemności, to chociaż jedzenie widzisz, czy nie wiesz, co jesz? Nie, nie wiesz, co jesz. Co więcej, właśnie tam się nie zamawia z karty. Jedyne, co można wybrać, to rodzaj menu, w sensie, czy jest to menu mięsne,
rybne czy wegetariańskie, a później no to już trzeba zgadywać. Są sztućce do dyspozycji, no ale przyznam, że nie skorzystałam ze sztućców, no ponieważ nikt cię nie widzi, naprawdę nikt, nawet kelnerzy, bo to co ciekawe to, że restauracja jest obsługiwana przez kelnerów niewidomych, to no jest pełen luz i można jeść po prostu tak jak komu wygodnie, można wylizać talerz, jedzenie rękoma to jest po prostu standard. A tam jest więcej stolików? Bo ja sobie nie wyobrażam, jak ci kelnerzy chodzą pomiędzy stolikami i obsługują. Jest więcej stolików, około 50 osób mieści się na sali. No z racji tego, no myślę, że to jest bardzo trudne, bo my wchodziliśmy na salę w taki sposób, że ustawialiśmy się w gęsiego, jedna osoba za drugą, trzymając za ramiona poprzedzającą nas osobę i nas kelner sprowadzał w ten sposób. A z racji tego, że są to osoby niewidome, no to mają myślę, że takie wyczucie przestrzeni, że bardzo dobrze wiedzą, że 3 kroki do przodu i będzie następny stolik albo 1 krok w bok i będzie ściana. Tak to sobie wyobrażam. Wow, niesamowite. To akurat ciekawe jest, ale też nie wiem, czy bym ufała, co tam jest na tym talerzu, jak teraz niektórzy podają robaki i inne takie żywe stworzonka, to... No nie, nie. Tam myślę, że wszystko jest bezpieczne i nie ma takich rzeczy kontrowersyjnych, tak to nazwijmy. O tyle chyba dobre. Ale to jest fajne, ciekawe. Słyszałam o tej restauracji i faktycznie to może po odcięciu bodźców, które do nas docierają i tylko tak naprawdę dwa zmysły, bo węch, prawda? Nie, no, węch, dotyk i smak. Tak. Tak. Bo jeżeli jesz palcami, ale to i tak jest, po pierwsze, na pewno mniej, może śmiech jest, ale pewnie mniej rozmów, bo jesteś skupiony na tym jedzeniu i też ta ciemność, tak, nie skupiasz się oczami, tylko no tak naprawdę musisz też troszeczkę zaufać, też jest trochę strachu. No, fajne to może. Myślę, że to dużo lepsze jest niż jakiś skok albo jakieś go-karty. Tak. Spróbować warto wszystkiego i dopiero jak się spróbuje, no to wtedy już wiesz. Więc go-kartów spróbowałaś, okej, nie są dla ciebie, tak jak dla mnie nie jest strzelnica, ale kolacja w ciemności rozumiem przed tobą. Tak, o tym muszę pomyśleć. Chociaż z teatru też bym nie ten... Teatr akurat lubię, więc myślę, że jakbym miała wybór, to ja teatr. Okej, a mówiłaś właśnie o tym zarządzaniu też zespołem, bo... To mnie bardzo interesuje, no bo jak ta firma się rozwija i ten zespół rośnie, no to trzeba jakoś tymi osobami zarządzać, prawda? I niektórzy to robią twardą ręką, inni taką lżejszą. Znając ciebie, to ta twarda ręka raczej nie wchodzi w grę. Powiedz mi, jak ty sobie z tym radzisz właśnie z takim zarządzaniem i zespołem i zatrudnianiem nowych pracowników, jak firma się powiększa? No nie jest to łatwe, w szczególności dlatego, o czym mówiłam wcześniej, że moje doświadczenie z korporacji były bardziej związane z pracą projektową, a nie z takim zarządzaniem liniowym. Także zarządzania ludźmi właściwie ja dopiero w katalogu się uczyłam, a co więcej wciąż się uczę, bo wraz ze wzrostem liczebności zespołu to ta złożoność zarządzania też rośnie. A jeszcze tutaj tak w ramach ciekawostki dodam, że z tych naszych 18 osób, 17 osób to dziewczyny. Znaczy ja to oceniam bardzo pozytywnie, ale istnieje taki stereotyp, że właśnie zespół jednopłciowy, w szczególności żeński, jest trudny do zarządzania. Jak ja to robię? No faktycznie absolutnie lekką ręką. Czasem sobie myślę, że może za lekką, bo zbyt dużo elastyczności później rykoszetem troszkę wraca. Ale przede wszystkim taką moją naczelną dewizą jest to, żeby podchodzić do ludzi po prostu po partnersku. Ja bardzo nie lubię takich sformułowań w stylu podwładny, przełożony. Nawet pracownik dla mnie nie brzmi dobrze. Ja lubię mówić, że to jest zespół, tak? I ja jestem też członkiem tego zespołu. Wszyscy tworzymy po prostu jeden zespół. Dużo rozmawiamy o tym, co jest taką naszą misją i co jest ważne. I tutaj absolutnie takim numerem jeden jest to, żeby nasi klienci i osoby, które realizują vouchery, które otrzymają jako prezent, byli uśmiechnięci, zadowoleni, żeby czuli te pozytywne emocje, radość z realizacji voucherów. Więc ta satysfakcja klienta i dbałość o jakość na każdym stanowisku pracy jest absolutnym priorytetem i na co dzień o tym rozmawiamy i na co dzień o tym dbamy. Dba o to przede wszystkim zespół, bo ja tak definiuję swoją rolę. Ja dbam z kolei o zespół. I teraz jak ja to robię?
No na pewno zapewniając to, żeby i ta misja firmy była wszystkim znana, żeby oczekiwania związane z poszczególnymi stanowiskami pracy były też znane, ale też w taki sposób niestandardowy stosujemy kilka takich technik, myślę, że ciekawych, którymi właśnie chętnie się podzielę, których celem jest dbanie o atmosferę zespołu, o to, żeby zespół był zespołem właśnie. I co my robimy? Co tydzień podczas operacyjnych spotkań, gdzie omawiamy wszystko, co wymaga omówienia, mamy dwa losowania. Jedno z tych losowań to jest losowanie osób, które mają w najbliższym tygodniu udać się wspólnie na lunch. Oczywiście na koszt firmy. I to jest taka bardzo prosta rzecz, a uważam, że super fajne. Świetne, w ogóle, kurde, naprawdę zarąbiste. Tak, bo takie bardzo proste, a pozwala na to, że osoby, które na co dzień, może nie jest im tak blisko do siebie w sensie osobowościowym, albo pracują w dwóch różnych działach, więc takich tematów wspólnych firmowych nie mają bardzo dużo, mają tą okazję, żeby godzinę czy półtorej spędzić ze sobą w nieformalnej sytuacji, po prostu porozmawiać o wszystkim, tak? O czym tylko mają ochotę. Druga praktyka, czyli to drugie losowanie, to losujemy jedną osobę i trzy atrakcje z naszej oferty. Osoba wylosowana wybiera spośród tych trzech atrakcji tą, którą faktycznie chce zrealizować i ma za zadanie, żeby też właśnie w nadchodzących dniach umówić się i przetestować naszą ofertę. I to z kolei ma taki efekt, że bezpośrednio doświadczamy tego, co oferujemy. Więc opowiadając o go-kartach, o paralotni, o lotach widokowych, o kolacji w ciemności naszym klientom, my mówimy o naszych własnych doświadczeniach i to jest mega różnica w stosunku do takiego opowiadania w oparciu o to, co wyczytamy, tak? Czy gdzieś tam ktoś inny nam przekaże. Jak samodzielnie doświadczymy tego, czym jest wizyta na strzelnicy, czy jazda monster truckiem, czy park linowy, to w momencie, kiedy rozmawiamy o tym z klientami, jest to po prostu autentyczne i to czuć, tak? Więc to z tego względu jest bardzo dużą wartością, a dodatkowo no, jest tą wartością, że dla zespołu jest takim ekstra benefitem, można powiedzieć, bo dzięki temu, że pracują w katalogu marzeń, to mają szansę właśnie realizować swoje marzenia i doświadczać różnych fajnych rzeczy. To bardzo jest fajne, bo często właśnie tak ci jeszcze wejdę w słowo, często jest tak, że pracownicy czy sklepu internetowego, czy standardowego sklepu tak naprawdę nie wiedzą, co sprzedają, prawda? Bo nie mają możliwości przetestować, czy też pracują w restauracji i nie wiedzą, jak smakują te dania. Dokładnie, dokładnie. A w szczególności no, u nas, jak sprzedajemy rzeczy niematerialne, ten pracownik sklepu, który sprzedaje ubrania, no to on widzi, jak wygląda ta bluzka, on potrafi jej dotknąć, poczuć. W przypadku sprzedaży usług, no to jeśli się ich nie doświadczy, to bardzo trudno jest w taki przekonujący sposób o ofercie opowiadać. To są takie, bym powiedziała, autorskie pomysły na zarządzanie Brawo. zespołem. Dzięki serdeczne. Robimy też takie rzeczy, już bardziej standardowe, w sensie prezenty dla osób, które mają urodziny, też bazując na naszej ofercie. Celebrujemy różne okazje, przeróżne. Nie wiem, ktoś, kto studiuje i zakończył akurat semestr czy rok, no to wtedy może nie będę mówić tak oficjalnie, w jaki sposób my to celebrujemy, żeby tu jakieś formalne urzędy nie podsłuchały. No ale właśnie celebrujemy, tak, na tym opisie zakończmy. Pytałaś też o rekrutację, jak Tak, bo rekrutujemy. to jest też trudne. Wiem, że to jest chyba, kurczę, znaleźć teraz dobrych pracowników, którzy będą zaangażowani, to nie jest takie proste. To nie jest proste, w pełni się z tym zgadzam. W przypadku katalogu marzeń takim najbardziej sprawdzającym się sposobem na rekrutację są polecenia znajomych znajomych, polecenia od osób, które już dziś w katalogu pracują, więc my tak zagarniamy swoich znajomych do katalogu marzeń, a co więcej, to akcja Chcę to przeżyć jest też rewelacyjnym sposobem na rekrutację. Na dzień dzisiejszy dwójka spośród 18 pracowników to są osoby, które poznały się z nami właśnie poprzez tą akcję, były jej uczestnikami w zeszłym roku. A w tym roku już z tegorocznych uczestników już też dostaliśmy kilka zapytań.
czy nie mamy jakichś otwartych procesów rekrutacyjnych, bo ludzie chcieliby z nami pracować. Wow, to super. Naprawdę bardzo fajnie świadczy o firmie i o tym, jak prezentujecie się przynajmniej na zewnątrz, a myślę, że takiego czegoś jak atmosfera, no to trudno jest udawać, nie? Że to łatwo wyczuć. Tak, trudno jest udawać i co więcej, w rozmowach rekrutacyjnych, które prowadzę, atmosfera pada w każdej rozmowie. Jak pytam, co jest dla ciebie ważne w pracy, wymień trzy takie kluczowe aspekty, to atmosfera jest zawsze wśród tych trzech elementów. To ja sama pamiętam ze swoich prac, to zawsze było najważniejsze i jak była słaba atmosfera, to zupełnie nie chciało się przychodzić do pracy. Ja już nie mówię, że pracować, tak, bo trzeba było wykonać swoje zadania, ale chodzić do tej pracy, to było coś zawsze strasznego, chociaż większość moich firm, w których pracowałam, było spoko. Znaczy były okej, nie? Zawsze są złe i gorsze i lepsze momenty. No tak, u nas też się zdarzają trudniejsze dni, bo różne są sytuacje. Czasem jest tak, że dużo się dzieje, jest dużo do zrobienia, a nie wszyscy są w pracy, bo choroby, urlopy, więc jest stres, spięcie i to też wtedy nie jest tak fajnie, tak jakby każdy to odczuwa. No ale to są raczej wyjątki od reguły i staramy się bardzo mocno, żeby ta atmosfera była właśnie taka, żeby każdemu rano po wstaniu na myśl o tym, że mam iść do pracy, zrobiło się miło, a nie odwrotnie. To jest bardzo istotne, ale to też wiele, wiesz, to też zależy wiele od ludzi, bo ty możesz być otwarta, a ktoś mieć postawę taką bardzo ja chcę, mi się należy, to też no choćbyś stawała na głowie, to też nie zadowolisz takiej osoby, więc to z dwóch stron idzie. To jeszcze troszeczkę wracając do tej sprzedaży i biznesu, jaki prowadzisz, oprócz sprzedaży B2C, czyli do takich klientów indywidualnych, musicie też pozyskiwać tych partnerów, prawda, klientów biznesowych, którzy dostarczają w jakiś sposób te przeżycia, te atrakcje. Który twoim zdaniem klient jest trudniejszy, taki indywidualny czy biznesowy? Ten biznesowy to właśnie masz na myśli partnerów. My nazywamy te firmy, które realizują sprzedawane przez nas vouchery, partnerami w biznesie. Które jest trudniejszy? Jest to po prostu inny typ relacji, bym powiedziała. I jest to dla nas, każda relacja jest bardzo ważna, bo ja na rozmowach rekrutacyjnych rysuję taki złoty trójkąt. I na trzech szczytach tego trójkątu są nasi partnerzy, nasi klienci i zespół właśnie. Rozmawiamy o tym, że żeby firma funkcjonowała sprawnie, żeby się rozwijała, trzeba dbać o równowagę w tym trójkącie, żeby wszystkie te grona osób, firm, żeby były po prostu zadowolone. Ale wracając do tego, kogo jest trudniej pozyskać, myślę, że trudno na to odpowiedzieć. Jest to po prostu inaczej. Inaczej się pozyskuje klienta, który kupuje u nas vouchery i ta relacja jest, czasem ona jest jednorazowa, czasem ona jest dłuższa, ale nie jest taka silna w tym sensie, że ktoś kupi u nas prezent w czerwcu, później na święta i w kolejnym roku na inną okazję, a w przypadku partnerów biznesowych to no, raz podpisana umowa trwa bardzo długo, bo oczywiście zdarzają się sytuacje, że partnerzy z różnych względów rezygnują ze współpracy, ale to jest rząd wielkości 2% rocznie. W sensie dzisiaj mamy ponad 700 partnerów, no a rocznie rezygnuje 10-15 może, czyli właśnie w okolicy 2%, więc to pokazuje siłę tych naszych relacji i to, że robimy to dobrze. A samo pozyskanie, no trzeba po pierwsze zidentyfikować daną firmę i to robimy w usystematyzowany sposób, mając taką mapę lokalizacji, w których chcemy się rozwijać i mapę kategorii, w których chcemy rozwijać naszą ofertę. Więc pierwszym krokiem jest po prostu wyszukanie, czy w danej lokalizacji istnieje firma, która na przykład oferuje jazdy quadami. Mhm. Drugim krokiem jest pierwszy kontakt i w ogóle wybadanie przestrzeni do współpracy. I jak ja to mówię w tym pierwszym kontakcie, no ważne jest, żeby po prostu taką stworzyć pozytywną atmosferę. Później rozmawiamy już o konkretach, przedstawiamy konkretną ofertę współpracy z nami i od takiej strony organizacyjnej, i od strony finansowej i potwierdzamy tą wolę współpracy, a finalnym krokiem jest ustalenie brzmienia umowy i jej podpisanie. Więc ten proces z reguły trwa od miesiąca do trzech, raczej poniżej miesiąca to się nie zdarza. Czasem nawet rozmowy ciągną się nawet 6 miesięcy, a zdarzają się takie, że i dłużej, więc trzeba się mocno napracować i to wymaga takiej dużej konsekwencji i systematyczności.
Ale później ta relacja jest bardzo trwała. A z klientami, Tak. którzy kupują vouchery, troszkę mniej się trzeba napracować, żeby takiego pojedynczego klienta pozyskać. Ale to jest klient, który nie ma z nami aż tak trwałej relacji. Tak. No właśnie, trudniej go utrzymać, prawda? Bo on łatwiej przechodzi teraz trudno o jakąś lojalność, no bo... Chociaż staramy się bardzo, bardzo się staramy klientów utrzymywać. I tutaj też A myślę, macie że jak... robimy takie właśnie niestandardowe działania. A macie jakiś program lojalnościowy, czy tam punktowy, jak to się nazywa, czy raczej poprzez kontakt tak i budowanie relacji w inny sposób? Tak, jako właśnie jedyna firma w tej branży mamy program lojalnościowy, taki, w którym zbiera się punkty i punkty można wymieniać na rabaty w przyszłości, ale też co ciekawe to, że można też uzyskiwać stałe rabaty, w sensie jak się już u nas tych voucherów kupi odpowiednio dużo, to już się uzyskuje taki rabat, że tak powiem, na zawsze. Nie trzeba kolejnych punktów zbierać, więc ten pierwszy element budowania lojalności to jest właśnie ten program, ale to, co jest dla nas bardzo ważne, to jest właśnie dbałość o tą jakość. Mówiłam o tym, że wszyscy na każdym stanowisku wiedzą, że to jest priorytet i w ramach tych zadań, które realizują, o to jakoś dbają. A dodatkowo mamy taką zasadę, że po każdej realizacji vouchera z naszego systemu w taki sposób automatyczny jest wysyłana ankieta z prośbą o ocenę procesu rezerwacji i realizacji vouchera i my czytamy wszystkie te odpowiedzi i to czyta człowiek, nie automat. Odpisuje na wszystkie ankiety. Jeśli w ankiecie jest wskazanie, że wszystko było super, ok, no to odpisujemy z podziękowaniem. Jeśli są wskazane większe czy mniejsze jakieś trudności, niedogodności, problemy, to kontaktujemy się z klientem. Jeśli jest potrzeba, kontaktujemy się również z firmą, która realizowała dany voucher. Wyjaśniamy sytuację, rekompensujemy odpowiednio, jeśli to jest taka sytuacja właśnie, że gdzieś tutaj po naszej stronie doszło do jakiegoś zaniedbania, tak, czy coś poszło u nas nie tak. Tak, to absolutnie to rekompensujemy. Staramy się być bardzo otwarci i tacy przejrzyści w mediach społecznościowych. Tutaj też od samego początku przyjęliśmy założenie, że na Facebooku można nas oceniać i my tych ocen nie chowamy, tak? Tych złych ocen. Widać, co piszą ludzie. My w momencie, kiedy pojawia się jakaś taka ocena, gdzie jest zarzut w stosunku do nas, tak? To jest ocena negatywna. To analogicznie jak w przypadku ankiet. My wyjaśniamy sytuację, sprawdzamy, gdzie doszło do jakiegoś problemu, czy to był jakiś aspekt komunikacyjny, czy to było u nas, czy to po stronie realizatora usługi i też rekompensujemy odpowiednio daną sytuację. Opisujemy to na Facebooku, żeby to było czytelne, tak, jakie działania podjęliśmy i skąd była ta negatywna ocena. Oczywiście też, jeśli się finalnie okazuje, że no wyjaśniliśmy to tak pozytywnie, to pytamy, prosimy o usunięcie tej negatywnej oceny i bardzo często właśnie udaje się nam uzyskać ten cel, czyli właśnie to usunięcie tej negatywnej oceny. Także naprawdę bardzo mocno staramy się na wszystkich frontach o tą jakość dbać, właśnie po to, żeby ludzie do nas wracali. Z partnerami. Tak, czyli tam, jak ja to nazwałam, klientami biznesowymi też te relacje podtrzymujecie, bo nawet mnie zaprosiliście na imprezę jedną waszą, to były urodziny, prawda? Tak, to były 7 urodziny w zeszłym roku. Robiliśmy taki event, myślę, że też dosyć niestandardowy, ale to może ty więcej powiesz o nim. Tak, było bardzo fajnie, bo to było, pamiętam, że musieliśmy narysować nasze marzenia i też później to było fajne, bo każdy zgadywał, tak już to nie było akurat zadanie nasze, ale każdy jakoś tak sam z siebie zgadywał innych, co obrazki znaczą, a ja tam chyba, nie wiem, co ja narysowałam, ja pszczółkę narysowałam, już nie pamiętam, ale wiem, że nikt nie mógł ogarnąć, o co chodzi u mnie, bardzo symbolicznie tak to narysowałam. A nie kota? Nie kota? Nie. Co ja gadam, jakiego kota? Kurczaka. Kurczaka, tak, kurczaka, no. Kurczaka, kota to wiesz, kota to mam, nawet dwa, jeden w głowie, ale nie, tak, kurczaka, chyba chodziło, że kurczak na wolnym, z wolnego wybiegu, czy coś takiego, ale coś jakiegoś tam dziwnego. Później pamiętam, właśnie opowiedziałaś też historię, co katalogu, co też dużo się fajnych rzeczy dowiedziałam, o których wcześniej nie wiedziałam. No i później była zabawa integracyjna, prawda? Taka interaktywna bardzo. Tak, budowaliśmy tak, tą maszynę Einsteina, czyli musieliśmy zadbać o to, żeby kuleczka gdzieś tam puszczona na starcie przeszła przez różne zadania, tak, można powiedzieć,
taki tor przeszkód i Aha. na końcu było odsłonięcie fajnego hasła, że dziękujemy wszystkim za wspólne spełnianie marzeń. Tak, no też bardzo, to też buduje relacje, mimo że to jest biznes, prawda, ale to też o takie relacje też trzeba dbać i je pielęgnować. A czy dla firm sprzedajecie vouchery? No bo tutaj mamy tak o partnerów, mamy klientów indywidualnych takich jak ja, no i też widzę potencjał na jakieś imprezy integracyjne, jakieś takie właśnie też integracje z klientami, też taką sprzedaż prowadzicie? Tak, prowadzimy taką sprzedaż, ona się bardzo szybko rozwija, jeszcze chyba w szybszym tempie niż ta sprzedaż do klienta indywidualnego, bo nasze vouchery są wykorzystywane w różnorakim charakterze, jako prezenty na urodziny, prezenty świąteczne, prezenty, może nawet nie tyle prezenty, co nagrody za pewne szczególne osiągnięcia, za ukończenie projektu, za osiągnięcie celów biznesowych. Nagrody też w programach lojalnościowych prowadzonych przez inne firmy, czy takich programach motywacyjnych, wspierających sprzedaż. Co jeszcze? Nasze vouchery są też wykorzystywane w nagrodach skierowanych do klientów firm. Często to jest formuła konkursowa, zadania są przeróżne, no i dla zwycięzców danego konkursu nagrodą są vouchery z katalogu marzeń. Także w biznesie właśnie to spektrum zastosowania naszej oferty jest naprawdę szerokie. Tak właśnie teraz, wiesz co, popłynęłam, zaczęłam sobie wyobrażać, jak jeszcze można wykorzystać, ale dobra, to mamy już teraz, to jak ja to nazywam, tak już B2C, bardzo ogólnie, ale partnerzy, no i klienci biznesowi. Ostatnio, znaczy 2 tygodnie temu, rozmawiałam z Pawłem Bronikowskim w podcaście o social sellingu. Czy wy coś w tym kierunku działacie? No bo social selling to jest czyli taki nietypowa sprzedaż, tylko budowanie relacji, nie? Przez media społecznościowe. Czy wy w ten sposób też jakoś już działacie? Czy zaczynam. Tak obserwuję, że jakoś od początku 2018 roku to hasło social sellingu no jest tak. Taki mega boom na to hasło. I tak. Na te działania. Widzimy to, powolutku pierwsze kroki podejmujemy w tym zakresie, no i na pewno będziemy się rozwijać w tym obszarze. Tak, wiesz co, właśnie jest ten boom na to, na ten social selling, ale wiesz co, ja ci powiem, że jak tak popatrzę na swoją całą działalność, tą już taką na swoim, że tak powiem, no to ja chyba właśnie w ten sposób sprzedawałam. Dokładnie, właśnie chciałam powiedzieć, że ty chyba robisz to od zawsze tak, w tej formule, tak. Tak, tylko że tego nikt nigdy nie nazywał. I to tak jak mieliśmy rok RODO, nie? Zeszły i teraz. Tak jak mieliśmy tam ten rok mobile'a, znaczy kilka lat, tak? W tamtym roku było programmatic, to było w e-commerce w ogóle, to wszędzie wszyscy sprzedawali. Muszą być chyba po prostu takie okresy, kiedy na tym się skupiamy. Było omnichannel, prawda? Marketing automation. Teraz ostatnio usłyszałam, słuchaj, social commerce, czyli sprzedawanie w mediach społecznościowych, ale właśnie jako sklep internetowy, czyli wiesz, social commerce, co kiedyś właśnie było social sellingiem, ale to już zaraz rozdzieliło się, więc te nazwy to po prostu muszą powstawać, ale wiesz co, uważam, że dobrze, że powstają, bo to dociera do innych, no nie? I bardziej ludzie... świadomie tak to realizują. Tak, 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 dokładnie, a poza tym, jeżeli by nie zostało to nazwane, to by nie było też osób, które z tego szkolą i wciąż by była taka, no ja nie lubię tej tradycyjnej sprzedaży, bardzo jakoś tak ja agresywnie na to reaguję, jak do mnie, zwłaszcza na cold calling, więc... Właśnie, no? Tak, tak, bo właśnie tak sobie teraz pomyślałam, że de facto nasza akcja chce to przeżyć, można powiedzieć, że to jest social selling. I to taki, tak. No nie wiem, typowy, tak. Nietypowy, bo hasło social selling funkcjonuje chyba najczęściej w kontekście sprzedaży do firm, a u nas akcja chce to przeżyć jest takim social sellingiem do klienta indywidualnego. Tak, ale też do firm, bo zobacz, również pokazujecie firmom,
które mogą chcieć być w takim czymś, brać udział też, prawda? Tak. Mhm. Więc dla mnie ogólnie social selling to tak naprawdę obejmuje wszystko, bo to jest zarówno content, inbound, jakieś też maile można, jakieś takie też networking, więc to jest powiązanie bardzo wielu działek i na różny sposób można to tak naprawdę wykorzystać i zarówno właśnie do klienta indywidualnego, jak i biznesowego. Mhm. I nie tylko, jak ostatnio właśnie kolega, a akurat Paweł, rozmawiałam z nim właśnie o tym, że nie tylko online, tylko także offline to można wykorzystać. No dobrze, dobrze, my już tutaj bardzo długo rozmawiamy, to tak jeszcze na koniec powróćmy do początków i powiedz mi, co było dla ciebie najtrudniejsze, jakie rady dałabyś takim kobietom, osobom jak ty, no bo nie dyskryminujmy panom, tak, którzy po prostu chcą zacząć robić coś swojego, rozwijać się, no ale mają to życie prywatne, tak, no bo ty też wtedy miałaś i dziecko małe i też praca w korporacji, która jest wymagająca, więc jakie rady masz dla osób, które tak jak ty chciałyby coś swojego rozwinąć, no i też sukces osiągnąć, no bo nie ukrywajmy, ty go osiągnęłaś i cały czas osiągasz coraz większy. No dzięki serdeczne za te miłe słowa. Ja bym powiedziała, że sukces nie jest takim moim celem, raczej mi zależy na tym, żeby mieć poczucie, że to, co tworzę biznesowo, to jest coś, co wnosi pozytywną wartość do życia ludzi, tak? I do, mhm. i dla zespołu, i jeśli chodzi o klientów, i też jeśli chodzi o naszych partnerów. No i mam takie przekonanie, że udaje się to robić, także to naprawdę sprawia mi dużo satysfakcji. Ale wracając do twojego pytania, co było najtrudniejsze i pytania o rady, to nie wiem, czy była jedna rzecz, która była najtrudniejsza. Myślę, że generalnie było trudno, ale ja o tym nie myślałam, że jest trudno, bo teraz jak sobie myślę o tych początkach, to faktycznie było tak, że miałam jedno starsze dziecko, jedno niemowlę, pracowałam w korporacji, nie miałam żadnych doświadczeń w e-commerce, nie miałam żadnych doświadczeń tak jakby z materią, w sensie z usługami, które teraz sprzedajemy w formie voucherów. I ja tak sobie myślę, że ja nie wiem, czy ja dzisiaj bym to zrobiła. Ja nie wiem, jak ja w ogóle... Jak to się udało? Znaczy tak trochę pół żartem, pół serio o tym mówię, ale no faktycznie odwaga to jest coś, co jest potrzebne. Odwaga i takie przekonanie, że to, co się robi, ma sens, bo to przekonanie pomaga nam w tej odwadze trwać i dzięki temu mamy cierpliwość też, żeby na efekty naszej pracy czekać, bo właśnie ta cierpliwość to jest kolejna rzecz, którą trzeba mieć, bo no tak jak zazwyczaj bywa w przypadku startupów, to zanim będzie osiągać pierwsze zyski, zanim będzie można pobierać pensję z własnej pracy, to mija kilka dobrych lat, więc tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy, czyli odpowiednie zaplecze finansowe, tudzież wsparcie inwestora. My akurat na szczęście no, nie miałyśmy takiej potrzeby, udało się katalog marzeń sfinansować z własnych środków. Ja myślę, że w dużej mierze to, co udało się osiągnąć, jest zasługą tego, że w taki sposób bardzo ukierunkowany, usystematyzowany były prowadzone nasze działania. W sensie w oparciu o plan, po prostu w taki sposób projektowy, że na samym początku podzieliłyśmy projekt założenia, powołania do życia katalogu marzeń na kilka obszarów. IT, marketing, budowa oferty, też aspekt taki HR-owy i w ramach każdego z obszarów był konkretny plan, który realizowałyśmy i w momencie, kiedy od tego planu, kiedy były jakieś przeszkody, no to było wiadomo, co trzeba omówić i że trzeba te nasze działania skorygować. Więc to nie było tak, nie wiem, spontanicznie, tylko w sposób usystematyzowany. Ja myślę, to taka ogólna rada, że warto do każdego biznesu i na każdym etapie rozwoju podchodzić tak po prostu z ludzką twarzą i traktować wszystkich po partnersku. Klientów, partnerów biznesowych, dostawców, zespół, bo to po prostu się opłaca. No w tym sensie, że jest to po ludzku właściwe, myślę, ale też opłaca się po prostu biznesowo. I to jest coś, co chyba coraz częściej widzę, że ma miejsce, ale myślę też, że wciąż trzeba o tym mówić, że to jest ten kierunek i właśnie w taki sposób warto działać. No trochę jest, ale w ogóle straszne to, co powiedziałaś, kilka lat, żeby pierwszą pensję dostać? No tak faktycznie było, że my w trzecim roku działalności weszłyśmy na plus, w sensie, że trzeci rok zakończył się już pozytywnym wynikiem
finansowym, więc te pierwsze dwa lata, no tak, to był taki czas, kiedy właściwie wciąż trzeba było dosypywać, no trzeba było pracować na to, żeby dla tych pierwszych pracowników były pieniądze na wynagrodzenia, a pensje można było zacząć pobierać no dopiero w tym trzecim roku działania. Więc tak było w naszym przypadku. Myślę, że tak jest często, jeśli się nie korzysta ze wsparcia zewnętrznego inwestora. No i mając tą świadomość, trzeba się odpowiednio przygotować, w sensie wcześniej zadbać o to, żeby było z czego tą firmę w pierwszych latach działalności finansować. I firmę, i siebie. No to powiem Ci, że jeszcze jestem w większym szoku i jeszcze bardziej podziwiam to, co robisz i do czego doszłaś. I to nie jest wcale pochlebianie, sklebianie tutaj Tobie i podlizywanie się, czy nie wiadomo co, ale faktycznie w takich momentach, ja nie wiem, co mówić, więc zawsze mówię, no wow, no wow, no, więc wow. Dobrze, że mnie nie widać, bo chyba się czerwienie. No, także nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję, po prostu bardzo dziękuję. Dobrze, słuchaj, to może powoli kończmy, bo już zaraz się zawstydzimy obie. Zatem jeszcze raz Ci dziękuję, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Trzymam kciuki za dalsze sukcesy, za rozwijanie zespołu i za fajne kolejne pomysły, takie jak chcę to przeżyć. Wielkie dzięki. Ja też trzymam kciuki za Twój podcast, bo to też jest coś, za co trzeba dziękować, warto dziękować, bo Ty to robisz. No tak pro publico bono, więc to jest no, super wartość dla osób, które zastanawiają się nad własnym biznesem i które już prowadzą własne biznesy. Rewelacyjne porady. Mam nadzieję, że choć jedna osoba tutaj odnajdzie jakieś źródełko inspiracji też w tym, o czym my rozmawiałyśmy. I to jest bardzo fajna inicjatywa, także ja Tobie gratuluję pomysłu na te podcasty i dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Super, super. Miłego, dobrego dnia i do, mam nadzieję, zobaczenia. Dzięki serdecznie. Mam nadzieję, że rozmowa podobała Ci się i już wiesz, co sprezentować bliskim przy najbliższej okazji. A może sam przełamiesz jakieś swoje obawy i na przykład skusisz się na spadochron? Ja na pewno tego nie zrobię, a na pewno jeszcze nie teraz. Ale zachęcam Cię do odwiedzenia strony Katalog Marzeń, a także zainteresowanie się akcją Chcę to przeżyć. Planowana jest kolejna, już trzecia edycja. Chyba nie muszę przypominać, że jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i chcesz podzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami, to skomentuj go na blogu lub na Facebooku. Zachęcam Cię też do zapisania się na newsletter mój i Katalogu Marzeń, a także do subskrybowania podcastu Firma Online. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com/blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.